Cześć wszystkim, mam na imię Mateusz, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, to jest mój pierwszy odcinek, chciałbym Wam po prostu się z Wami przywitać, powiedzieć Wam, o co chodzi na moim kanale, co tu będziecie mogli zobaczyć. No, mój kanał nazywa się Vlog Azja Filipiny, czyli już z samej nazwy możecie się domyślić, jestem na Filipinach i będę tutaj nagrywał po prostu moje życie. Od kiedy jestem na Filipinach? Na Filipiny przyjechałem, w tym momencie mija mi drugi miesiąc na Filipinach. Ten filmik nagrywam teraz, ten pierwszy mój odcinek nagrywam teraz, ale kolejne odcinki, które Wam będę wrzucał, nagrywałem już wcześniej. Dlatego teraz się po prostu chciałem z Wami przywitać, ten odcinek będzie dosyć krótki, taki wstępny. W kolejnych odcinkach zobaczycie to, co już się wydarzyło, a później od jakiegoś czasu to, co dopiero się będzie tutaj działo, bo zamierzam tutaj w dalszym ciągu zostać na dłużej, jeszcze zamierzam tutaj być, a więc może od początku. Co się stało, dlaczego przyjechałem na Filipiny, co mi odwaliło i jak długo tu zamierzam może zostać? No. Wyglądało to tak, od początku jak mam zacząć, to jakieś 2 lata temu przeglądałem Instagrama i wyświetliło mi się zdjęcie wodospadu jednego, który znajduje się na wyspie Sikihor. Dlatego ja również jestem teraz na wyspie Sikihor. Wodospad nazywa się Kambuga High, jest to najpopularniejsze miejsce na wyspie Sikihor. No i po prostu zobaczyłem zdjęcie na Instagramie z lotu ptaka, no z drona zrobione zdjęcie. I mnie oczarowało, powiedziałem sobie, muszę, wszystko zrobię w życiu, żeby po prostu zobaczyć to miejsce, przyjechać, odwiedzić to miejsce, wykąpać się w tym wodospadzie. Na Instagramie jak widziałem to zdjęcie, tam nawet nie było nazwy tego, ani nigdzie napisane, gdzie to jest. Bodajże miesiąc, może 2 miesiące zajęło mi wyszukiwanie w Google'ach, wpisywanie różnych tekstów typu wodospad, piękny wodospad, laguna w dżungli. No, szukałem jak tylko mogłem, aż w końcu trafiłem na to samo zdjęcie z tej samej perspektywy, z lotu ptaka. No i dowiedziałem się, że to jest wodospad Kambuga High na wyspie Sikihor. No i przez 2 lata później zacząłem się po prostu interesować tym, jak tutaj dojechać, jak tutaj trafić. No, takie różne filmiki, jakieś poradniki i tak dalej oglądałem. Aż w końcu stwierdziłem, po tym jak poznałem kulturę, tak mniej więcej, no po prostu ja sam jej nie doświadczyłem, ale poznałem ją z internetu, po prostu kulturę filipińską, to jacy to są ludzie, jak dużo ten kraj ma do zaoferowania takich pięknych miejsc, jak chociażby to, w którym teraz jestem, czy te wodospady. Po prostu stwierdziłem, że chcę zrobić wszystko, żeby tutaj zostać jak najdłużej, tylko dam radę, tak jakby się przeprowadzić, no, rzucić wszystko, co miałem w Europie i po prostu zmienić swoje życie, przyjechać tutaj. Co robiłem w Europie, zanim tu przyjechałem? 4 lata pracowałem w Holandii, w fabryce, przy metalach. Robiłem od poniedziałku do soboty, czasami niedzieli, czasami bez wolnego, czasami po 20 dni bez przerwy, czasami po 12-13 godzin. No, robiłem jak robot, dzień i noc można powiedzieć. I w pewnym czasie, lubiłem sobie swoją pracę, ale w pewnym czasie po prostu miałem tego dość, no już mnie to zmęczyło i też to było motywacją do tego, że chciałbym coś zmienić, coś zrobić innego, po prostu spróbować innego życia, gdzie tam właśnie na podstawie tej Holandii mogłem doświadczyć tego, że bieganie do pracy i pogoń za pieniądzem, no to tam tylko wokół tego się to kręciło, no nie? Ja zapierniczałem jak robot, dostawałem z tego jakieś ochłapy. No i nie wiem, no i dobra, szłoc z tego coś może odłożyć, dlatego sobie mogłem pozwolić na to, żeby tutaj przyjechać i taką decyzję podjąć. Oczywiście nie odłożyłem nie wiadomo ile, bo nie wiem, w Holandii nie żyłem wcale oszczędnie, żyłem tak, żeby się, nie wiem, po weekendzie odstresować, pojechać sobie gdzieś, coś zobaczyć. Po prostu żyłem, no tak jak się żyje, no nie wiem, nie miałem takiego jakiegoś, może ostatnie te pół roku przed wyjazdem sobie takie postanowiłem, że już naprawdę muszę teraz przeoszczędzić, bo wiem, że wyjeżdżam, no i tak mi się oddało tam, nie wiem, pewną sumę odłożyć, ale ta suma jest bardzo niska, mi tu starczy może na kilka miesięcy, żeby tu przetrwać, nie więcej. Dlatego też zakładam ten kanał i z nadzieją, że uda mi się go szybko rozwinąć, że Wam się to spodoba, to tutaj będę Wam wrzucał, że może, nie wiem, w jakiś sposób będziecie mnie mogli wesprzeć to, co robię tutaj, no nie? No a co mnie jeszcze motywowało do przyjechania tutaj? Na pewno mnie motywowało to, że widziałem poprzez innych jakichś youtuberów, którzy tutaj są, czy nawet nie Polaków, nawet też zagranicznych, to jak tu ludzie żyją, że po prostu są biedni, w większości, nie wszyscy, ale w większości są biedni, żyją skromnie,
ale na ich twarzach widać uśmiech. Oni są po prostu zadowoleni z życia i ja nie wierzyłem, czy tak może być naprawdę. Chciałem po prostu zobaczyć, czy to jest takie coś, jest w ogóle możliwe. Tak jak my tam w tej Europie mamy po prostu ciśnienie takie, że musimy zarobić, musimy zrobić, żeby, nie wiem, pocieszyć się tym, że sobie kupimy coś. A tutaj oni nie mają nic, a się cieszą, nie wiem, z tego, że sobie śpiewają rodzinnie na karaoke, co jest dla mnie szokiem. U nas to nie przejdzie, ja nie wiem, albo ja nie znam takich ludzi, ani się nigdy nie spotkałem w swoim życiu takich osób, którzy po prostu potrafią się cieszyć ze wszystkiego, co mają, nawet jeżeli mają totalnie przejebane, to i tak się cieszą. A tutaj faktycznie już jestem teraz drugi miesiąc i ja wam mogę powiedzieć to śmiało, otwarcie, że tu tak jest. Tutaj są ludzie życzliwi, nawet jak cię nie znają. I to nie tylko chodzi o to, że do obcokrajowców, może do obcokrajowców oni takie mają podejście faktycznie, że są bardziej życzliwi, bo my jesteśmy ich jakby... Na takich wyspach jak właśnie Sikihor, to wydaje mi się, że turystyka to na pewno turystyka napędza najbardziej im gospodarkę i oni z tego żyją. Ale to już nawet nie chodzi o to, bo niektórzy są tacy tam w którymś odcinku, zobaczycie, jak ja pojechałem po prostu na jakąś farmę do gościa, który mi kokosami częstował, gdzie on w ogóle nic za to nie chciał. I nie wiem, spędziłem z innymi tam jakiś czas, zadowoleni, szczęśliwi, pogadałem z nimi, no to oni tam po angielsku, tam akurat w tym miejscu za dobrze nie gadali, ale pogadaliśmy, jakoś się dogadaliśmy, co nieco powiedzieli, ja też po angielsku za dobrze nie gadam, nie było problemu, żeby z nimi spędzić tam, nie wiem, dwie godziny z nimi posiedziałem, po prostu tego przejazdem spotkałem gościa na ulicy, zaprosił mnie, oprowadził mnie po farmie. Niesamowite. U nas, mówię, nie ma w ogóle takiej opcji, żeby coś takiego się wydarzyło, nie wiem, w Polsce przynajmniej, nie wiem, w innych krajach, nie byłem w wielu krajach, ale to też nie wydaje mi się, żeby w Europie coś takiego w ogóle przeszło. Nie wiem, takie mam odczucia. Po prostu tu jest inna mentalność ludzka. Co bardzo pozytywni są ludzie, bardzo są nastawieni do życia jakoś, nie wiem, pozytywnie, mimo właśnie wielu problemów, które ich spotykają. No i sam tego chciałem doświadczyć, dlatego teraz jestem tutaj, już mówię, prawie 2 miesiące. Wrzucę wam tak samo tutaj jakieś filmiki, nie wiem, jak tutaj wynająłem, bo wynająłem bardzo tani, na przykład nocleg na początku był tani, bo pierwszy miesiąc miałem bardzo tanio, a na drugi miesiąc mi podnieśli cenę. W zasadzie, no to co, no jestem cały czas w trakcie poszukiwania czegoś takiego, żeby tu zostać na dłużej, no nie po prostu jakiegoś mieszkania. Nie jest to zbyt proste, no już tam jakieś może ludzi też poznałem, może mi się uda, może mi się nie uda, zobaczymy z czasem. Mam nadzieję, że mi się uda. Na początku, bo tam będę w którychś ważnych odcinkach mówił, że na razie, że chcę tutaj zobaczyć jak najwięcej na Filipinach, ale przyjechałem na tą wyspę Sikihor, no faktycznie na początku moje założenie było przyjechać tutaj na miesiąc i może miesiąc, półtora miesiąca i pojechać na inną wyspę, bo miałem w planach zobaczyć inne wyspy, ale przyjechałem tylko na to Sikihor i to naprawdę podejście ludzi tutaj, jacy oni są życzliwi, jacy oni są szczęśliwi, radośni i dobrzy oraz to, ile ta wyspa ma do zaoferowania, że ja tutaj jestem naprawdę 2 miesiące i praktycznie cały czas się staram coś zobaczyć, no jeszcze akurat sobie zrobiłem ten pierwszy taki miesiąc, że powiedziałem sobie, że jak przyjadę tutaj, po prostu po 4 latach pracy, czekajcie, bo tak patrzę, to jakiś krab idzie w moim kierunku, trochę się go boję, nie, ale dobra, niech sobie idzie. No i co mówiłem, po tych 4 latach takich przepracowanych ja w ogóle urlopu nie brałem, akurat w Holandii pracowałem cały czas praktycznie, tam może zdarzyły jakieś przerwy, że chorobowe czy coś. Powiedziałem sobie, że pierwszy miesiąc tutaj jak przyjadę, zrobię sobie taki powowakacyjny, gdzie tam pójdę jakąś, nie wiem, dyskotekę, jakieś tutaj oni mają takie często jakieś imprezy po prostu na boiskach, jakieś fiesty, też sobie to zobaczyłem. Nie nagrywałem wam z tego, z czasem gdzieś tam jak będę tutaj dłużej, na pewno będę się starał wam to pokazywać jak samo. Na razie chciałem sam doświadczyć to na swojej skórze. No a co, a resztę tych miejsc, które będziecie widzieć, będę wam pokazywał z perspektywy kogoś, kto jest w takich miejscach pierwszy raz, bo to jest naprawdę mój pierwszy taki wyjazd na tak aż egzotyczny kraj. Gdzieś tam byłem, nie wiem, w jakiejś Hiszpanii kiedyś, na Majorce bodajże, nie wiem, byłem, tam raz mi się zdarzyło w Egipcie być, ale to nie ma w ogóle porównania do takiego kraju, jak tutaj, co ja tutaj widziałem już przez tę chwilę. Nie ma w ogóle żadnego porównania, jak egzotyczny jest ten kraj. Tu jest w ogóle inny świat, no nie? Jestem w szoku, dalej jestem tutaj, mówię, 2 miesiące i dalej ja to przeżywam tak, jakbym tu był tego pierwszego dnia. Dlaczego nagrywam dopiero po 2 miesiącach ten pierwszy odcinek? Może dlatego, że do końca się, w dalszym ciągu jeszcze nie mogę oswoić z kamerą, nigdy nic nie nagrywałem, no nie, dopiero to są moje takie początki z jakimś nagrywaniem czegoś z filmików na YouTube'a. Powoli się z tym zaczynam oswajać, już tak się czuję jakoś, nie wiem, normalnie z tą kamerą w ręku.
A na początku już ja ten odcinek pierwszy nagrywam już czwarty raz bodajże. Bo na początku mi to kompletnie nie wyszło. Dalej nie wiem, muszę to oglądać później po tym nagraniu i określić, czy takie coś wrzucę na początek, czy nie. Bo już odcinki, które będą po tym, mam przygotowane. Uważam, że niektóre są fajne, niektóre są trochę nudniejsze. Sami to ocenicie. Będę się na pewno starał rozwijać, no nie? Będę się starał cały czas coś wam rzucać na bieżąco. Jak zamierzam wam wrzucać tutaj odcinki? No, zamierzam wam wrzucać 2 odcinki w tygodniu. Jeszcze dokładnie nie mam planu, w które dni, ale na pewno będziecie dostawać 2 odcinki w tygodniu. Mam jeszcze w zamiarze zrobić drugi kanał, który będzie dotyczył tylko gotowania. W ogóle tam nie będzie nic o. Nie będzie jakiego typowo vlogu, tylko tam będzie gotowanie. Taki mam jakiś tam pomysł. Po prostu lubię gotować. Takie nie wiem, moja może. Nie wiem, hobby, pasja. Jak miałem zawsze wolny czas, chwilę wolnego czasu, to lubiłem coś ugotować. No i tak właśnie będę się starał też tutaj robić. Jeżeli już mi się uda cośkolwiek tu wynająć, no to. A jeżeli mi się nawet nie uda wynająć, to gdzieś będę szukał miejsca, w którym będę wam mógł pokazać na innym kanale. Jak ktoś będzie zainteresowany, to też na pewno w którymś odcinku wam o tym powiem, jeżeli już zacznę to robić. No co? Na razie staram się tutaj żyć jak najoszczędniej. Mówię, pierwszy miesiąc poszalałem. Teraz już zaczął nowy rok i teraz robię wszystko, żeby tutaj żyć jak najoszczędniej. Będę wam to pokazywał, ile tutaj miesięcznie będę wydawał, jak to mi wychodzi, no nie, czy da się jednak wyżyć za tyle, ile planuję, czy nie da się. No wszystko zobaczycie. No mówię, pierwszy miesiąc mogę wam powiedzieć, że pierwszy miesiąc już z imprezami jakimiś, z wyjściem do baru, z jakimś tam wyjściem z paroma osobami, gdzie nie wiem, jakieś nawet postawienie jakiegoś alkoholu. Alkohol jest bardzo tani tutaj. Nie piję ogólnie, ale jak już się poszło po prostu na imprezę, no to się napiłem. Z jakimiś, nie wiem, czasami wyjście na jakiegoś lepszego takiego, no lepszej restauracji, na jakąś pizzę, to już taka europejska restauracja w sobie z dobrą dosyć pizzą, nawet jak na te warunki tutaj, bo jadłem filipińską, nie jadłem tą włoską, no to włoska była dobra, filipińska była taka dziwna. No to nawet już z takim czymś, no jest takimi wyjściami, no to zmieściłem się wydatkami, już mówię, z zamieszkaniem, z czym to jeszcze? No nie wiem, z jakimś paliwem, z wynajmem motoru, zamknięcie się w. No, do 1000 euro na pewno. No, ja to mi się wydaje, że ja wtedy w pierwszy miesiąc to wydałem 800 z hakiem, bo tam jeszcze miałem jakiś ten na lotnisku z tego pierwszego 1000, który zamieniłem na lotnisku, $1000. Miałem wydatki na nadbagaż, bo miałem nadbagażu, to musiałem zapłacić już na lotnisku nadbagaż. Musiałem tam taksówkę wziąć, wiadomo, z lotniska, no to tam gościu mnie też skasował bardzo, bardzo dużo, aż byłem w szoku, bo później jak się już posiedziałem tutaj chwilę dłużej, to już wiem, ile kosztuje taksówka. Oni mnie po prostu zobaczyli, że przyjechał biały z lekkim chyba szokiem w oczach, co się tutaj dzieje, no i od razu krzyknął cenę taką, że mnie po prostu skasował dużo, no nie? No to było takie, gdzieś tam jakiś hotel jeszcze wziąłem w pomiędzyczasie, taki po prostu zanim dojechałem na Sikihor, to tam gdzieś przespałem 2 noce w Dumaguete na przykład, no to też można to do doliczyć. W $1000, 1000 euro się na pewno zamykacie z budżetem na miesiąc czasu, z imprezami, z zobaczeniem naprawdę wielu rzeczy, bo ja ten pierwszy miesiąc właśnie pojeździłem po tych różnych wodospadach. Starałem się tutaj zobaczyć jak najwięcej, gdzieś, nie wiem, właśnie wyjść, coś porobić, żeby nie zamulać. Ten drugi miesiąc staram bardziej spokojnie, już mniej więcej wiemy, na przykład, nie wiem, co kupić, żeby było nie za drogo. Dlatego ten drugi miesiąc zrobię taki oszczędny. Postaram się przynajmniej, bo zobaczymy, bo jak będę miał na przykład wynająć mieszkanie albo coś, to wtedy wiadomo, że są następne wydatki dochodzą do tego. Ale będę się starał na bieżąco wam tutaj co jakiś czas zrobić taki odcinek właśnie, jak robię w sumie teraz ten początkowy, ale będę się starał właśnie usiąść i wam powiedzieć, jak to tutaj wygląda, jak mi się tutaj żyje, ile wydałem w każdego miesiąca. Takie po prostu podsumowanie miesiąca będę robił może albo 2 miesięcy, no zobaczymy, jak to z czasem wyjdzie. No i co? No i to chyba będzie na tyle. To tak na pierwszy odcinek, nie wiem, nie będę to przedłużał tutaj, za dużo wam mówił, no tak się chciałem tylko z wami przywitać. Powiedzieć mniej więcej, co mi odwaliło do głowy, że przyjechałem, że zmieniłem swoje, no nie wiem, życie, no nie wiem, na jak długo mi się to uda, to już będzie zależeć, mówię, w dużej mierze od was, od tego, może ja tutaj coś wymyślę, coś tutaj robić, ale tutaj no perspektyw tak za dużo, żeby tutaj coś robić w tym kraju, po prostu nie ma. Dlatego to był taki mój pomysł, żeby tu przyjechać i spróbować na YouTubie, skoro dużo ludzi nagrywa, no to dlaczego by nie spróbować, no, nie wiem. To tyle. W następnych odcinkach zobaczycie trochę więcej ładnych miejsc.
Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Zapraszam Was do oglądania. No i do zobaczenia. Na razie.